Cześć, tu Matrix, a to kolejny odcinek z Gothic 2 Livier Edition. Już wiem, że od Ignaza mogę kupić no już pokażę swoje, tylko jego produkcje, czyli to są nie pamięci. Kupię trzy sztuki i mogę wracać do klasztoru. Tymczasem nie znalazłem kamienia powinicznego pustego. No ale żeby nie latać po całej krainie i nie szukać tego, no to myślę, że sobie przeczytam jakiś fragment krótki jakiegoś poradnika, żeby to zadanie ruszyło do przodu. Mam te trzy misje teraz, no i to. No a reszta to są te zadania stare, które na razie stoją w miejscu. Stanął więc między swymi braćmi i próbował pojednać ich ze sobą. Zadanie Pyrokara zostanie pchnięte, bo to się też dowiedziałem, po rozmowie z jakimś nowicjuszem obok tawerny. No, na razie mnie to zadanie nie interesuje. Wszyscy wiedzą. Słyszałam co innego. Tak, to bardzo typowe. Dobra, teraz idę z lewej strony, żeby zbierać jakieś zioła. Tutaj już mam pierwsze. Aha, dobra. Już wiem, że wykonując zadanie dla Pyrokara odnajdę czysty kamień runiczny. O, tam może na razie nie. No i problem z głowy. A jeśli chodzi o zadanie żyjące skałę, bo tak się owo zadanie nazywa, to mogę go zgładzić tylko za pomocą świętego młota. Lecz tego artefaktu nieustannie strzeże ktoś tam, więc ja sobie szybko wczytam grę i kupię od Ignaza jeszcze jeden zwój snu. Czy ja już tutaj zakupiłem te trzy swoje? No sorry, że tak zatrzymuję się. Ale sprawdzam cały czas coś na boku. Niepamięci i sen. Oczywiście będę musiał wywalić ten swój sen. No i uwaga. Trzeba skoczyć z mostu w lewo. No. Czyli muszę ten mod mieć ze sobą. Niestety. Nie wiem, jak się niby miałem o tym dowiedzieć sam. Może była jakaś opcja. Albo miałem sobie po prostu. Miałem się może po prostu domyślić tego. Nie wiem. Jak już zostanę magiem ognia, no to nauczę się tych umiejętności złodziejskich wtedy. I wtedy będę mógł wszystkie te kufry, które sobie zostawiałem, przeszukać. No, takim głównym przykładem są te kufry w klasztorze. No bo ja nie chcę być takim magiem z czystym sumieniem, takim chcę być troszkę złodziejaszkiem. Nie chcę być złym człowiekiem, ale... Czego zatrzymać dla siebie? Na czym ta moja postać? Nie chcę być złym człowiekiem. Ale myślę, że skoro magowie mają dużo, a nie chcą się podzielić, to może ja im pomogę to zrobić. Dobra, wracamy do punktu, którym byłem już 2 minuty temu. Mam nadzieję, że ten mój sposób na przechodzenie gry wam nie przeszkadza. No ja lubię tak wszystko powoli robić, w miarę. Chociaż i tak nie jest to najwolniej. Też nie obchodzi mnie jakieś totalne wymaksowanie i zrobienie najpotężniejszej postaci na świecie. Tam pamiętam, że jak przechodziłem Gothic edycję rozszerzoną, czyli pierwszą część gry, to się dziwili ludzie, jakim cudem ja taki słaby byłem, że Gomeza miałem na kilka uderzeń, a nie na trzy. I w ogóle afera, a to co z tego, no. Nie chodzi o to, żeby rozwalać wszystkich w najszybszym możliwym czasie.
troszeczkę, żeby czerpać z tego, z gry w tą grę, frajdę. Tak, chciałem jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Nie wiem, czemu mi teraz do głowy przyszedł Killoff. Nie pamiętam, czy nie przeszedłem przez przypadkiem tego mojego Killoffa, ale był. Jak się podobał. O, to były pokrzywy? Ponoć to zdrowe jest, jak się w pokrzywach macza palce. Albo coś więcej niż palce nawet. Dobra, na razie tutaj nie będę do tawerny wchodził. Wrócę sobie. Ja już w sumie... Dobra, wrócę sobie do klasztoru i potem tu przejdę dopiero. Przydałby się ten pierścień z returninga, który pozwalał na szybkie bieganie, co? Cały czas. Chodzi oczywiście mi o to szybkie bieganie cały czas. Po co cały czas miałem efekt mikstury szybkości. Zakładając określony pierścień. No niby... No. Nic nie wiem. Bardzo fajna rzecz. Witam mnie ta twarz dziwna nad drzwiami. Tak jest napisane w świętych pismach. No i muszę pamiętać, że zanim oddam mu to zaklęcie, to muszę wyrzucić zaklęcie sen, żeby on przez przypadek go nie wziął. No tak, na wszelki wypadek. Chociaż on i tak weźmie tylko niepamięci, bo to są autorskie czary Ignaza. Ale na wszelki wypadek. Oto zwoje, o które prosiłeś. Dobra robota, mój młody przyjacielu. A teraz pora poświęcić trochę czasu na studia. Aha, przyjmij ten zwój w nagrodę. Sorry, on mi dał tylko jakiś jeden zwój? Przyzwanie wilka. Nie miał wystarczająco dużo problemów. O tym było wiadomo. Dobra, no to schodzę na dół, no i dopuszczam się kradzieży. Mnie to i tak nikt nie słucha. A jeśli chodzi o level, no to powoli wbijam. Powoli. Niestety. Może być tak, że tutaj zmieniony był tylko ten pierwszy próg, bo po prostu go nie było. I że po prostu jak już się wbije ten poziom, że za jeden punkt many będę musiał płacić 3 punkty nauki, no to już idzie tak samo. Ale wiecie, o co chodzi. Mam nadzieję. Nie mówię ci przecież nic nowego. Dobra, nie tutaj. Kto ci to powiedział? Mam nadzieję, że tam nie ma żadnej skrzyni. To dobrze, bo tak to... Bo miał wyrzuty sumienia, że nie zrobię dwóch rzeczy za jednym razem. Oto święty Młotinosa! To właśnie nim święty Robar zabił kamiennego strażnika! Święte pisma twierdzą, że kamienny strażnik był niezniszczalny. Broń wyszczerbia z imieniem Inosa. Czyli rozumiem, że ja grałem chciała, żebym ja szedł, znalazł tego golema, nie potrafił go zniszczyć, wrócił tutaj, wziął to, no i go zniszczył. No, ja będę sprytniejszy i zrobię to od razu. Dziękuję. Fajna ta broń jest? Żebym ja mógł to założyć w ogóle. O, na szczęście mogę. Ale nie wiadomo jakie to ma wymaganie, nie wiadomo ile to zadaje obrażeń. Tajemnicza broń. Kto ci to powiedział? Ja myślę, że mogę teraz iść do tawerny i tam sobie porozmawiać z ludźmi.
Nigdy by mi nie przyszło do głowy. Ode mnie nic się. Potem jak już zostanę magiem, no to oczywiście nie pójdę od razu do Hagena. Postaram się zrobić jak najwięcej zadań. No bo oczywiście jak pójdę do Hagena, no to chyba nowy rozdział się zrobi. Tak? Nie, w sumie nie wiem. Wydaje mi się, że tak. A. Niech będzie. O, czemu mi nie uciekł? Co jest? Coś jakoś tak dziwnie poszła ta walka. Ale spoko, łatwo idzie. Nawet. Oczywiście to, że idzie łatwo, to nie znaczy, że nie mogło być łatwiej. Ło, ale... Kurde no. Cały czas jakiś błąd popełniłem, teraz za szybko kliknąłem i przez to nie było tego rytmu. I teraz za późno uciekłem. Znowu jedna z tych głupich. Teraz się przestraszyłem, że Mac i Zgarot mi zgarnie kina. Cały czas coś nie wychodzi. Może teraz wyjdzie wszystko. Tak jak powinno. Czemu mi teraz nie poszedł do tyłu? Nacisnąłem. Dziwne. Okej, teraz sobie zapiszę, jakby coś czytam. No i że to ma taki duży zasięg. No. Jak zapisałem, to oczywiście od razu się udało. Jeśli chodzi o to zadanie, mam podążać ze znakami Inosa i przynieść to, co wierzący znajdzie za ścieżką. Podążać ze znakami Inosa. No nie wiem. Za dobrem. Podążać ze znakami Inosa. Właśnie. Może to chodzi o to? Jest to jakiś znak Inosa, ten posąg. No dobra, na razie idę do tawerny. Nikt nie chce tego słuchać. Sam by na to nie wpadł. Nikt nie chce tego słuchać. Kim jesteś? Mam na imię Orlan. Jestem właścicielem tej miłej gospody. Czego ci potrzeba, wędrowcze? Szukasz może miecza albo przyzwoitej zbroi? Jakiejś odmiany po rozmowach z tymi wiejskimi sztywniakami? A może po prostu informacji? Jeśli sięgniesz po sakiewkę, dam ci to, a może i więcej. Myślisz, że ja mam lepiej? Odnoszę wrażenie, że gapisz się na mój pierścień. Nie wiem do końca, co o nim sądzić. Naprawdę nie mój problem. Wcześniej czy później musiało to się to akwamaryn. Zdarzyć. Znasz ten kamień? Owszem. Witaj w kwaterze głównej, bracie pierścienia. Czym mogę służyć? Znasz gościa z zasłoniętym okiem?
Widziałem go już kiedyś. Twardziel. Wynajmował kiedyś u mnie pokój przez jakiś czas. Miał ze sobą olbrzymi kufer. Gdybym go ciągle nie męczył, pewnie w ogóle by mi za ten pokój nie płacił. I tak specjalnie się z tym nie spieszył. A pewnego dnia nagle zniknął razem ze swoim kufrem. Nie chcę mieć nic wspólnego z takim jak on. Inaczej bym się do tego zabrał. Ile bierzesz za pokój? Dla brata pierścienia? Zupełnie nic. Oto klucz od pokoju na piętrze. Wybierz, który zechcesz. Więc jakby co, tutaj mam już pokój. Żadna wielka sprawa. Oczywiście. O, ma tutaj fajne rzeczy. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew. Ale niestety pustej rony nie ma. Na takie rzeczy. Jak wiesz, ludzie niezbyt to... Myślisz, że ja mam lepiej? Nie można na tym polegać. Dobre mają tu piwo? Nie jest może najlepsze, ale w tych ciężkich czasach nie ma co wybrzydzać. Myślisz, że to takie łatwe. Co tu porabiasz? Jeszcze kilka dni temu wypruwałem sobie flaki na polach obszarnika. Pewnego dnia powiedziałem sobie dość. Zabrałem swoje graty i odszedłem. Teraz sam sobie jestem szefem. Wszystko, co mam, znajduje się w moim kufrze. Niczego więcej mi nie trzeba. Interesowałby cię mały konkurs? A na czym miałby on polegać? Nazwałem go do dna. Nikt nie chce wiedzieć. Zasady są całkiem proste. Zamawiamy na zmianę po kuflu najlepszego w tej spelunie piwa. Tak jakby mnie. Każdy kufel musi być opróżniony do dna. Tak by po odwróceniu i postawieniu na stole nie pozostawiał śladu. Ten, który to jest niemożliwe akurat. Wygrywa. Przegrany płaci stawkę i rachunek. Co ty na to? Może kiedy indziej, jeśli będę miał trochę więcej czasu. To naprawdę nie mógł. Czy mogę postawić na kogoś innego? Oczywiście. Nie chcę tego. Jeśli tylko uda ci się znaleźć kogoś na tyle odważnego, by się ze mną zmierzyć, założę się z tobą. Wszyscy płacą porówno. Zwycięzca bierze wszystko. Wysokość stawki zależy od zasobności sakiewki. Przyprowadź mi kogoś, kto odważy się ze mną zmierzyć i będziesz miał swój zakład. Inaczej bym się do tego zabrał. Czy działo się tu jeszcze coś interesującego? To była jego decyzja. Nie mam pojęcia. To rzeczywiście prawda. Farmer. Tajemnica. Ostatnio. Mogę skorzystać i upiec troszkę mięsa? Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. To trwa po prostu tyle. To mnie wcale nie dziwi. Dużo by mnie to kosztowało. No i na razie starczy znowu. Znowu za jakiś czas sobie piekę 10 kawałków mięsa. No i z tego co słyszałem, gdzieś tutaj mam się spodziewać nowicjusza, no ale ja go nie widzę. W pobliżu tawerny, no jest w pobliżu tawerny. Teraz się nie chcę z tobą bawić, cierwa. To jest Dragomir, to na razie z tobą nie chcę gadać. Gdzież jest ten nowicjusz? Zdobył już klucz. A uwaga, ja teraz sobie jeszcze raz sprawdzę, bo mam taki poradnik. Za dużo z niej ja korzystam, ale w takich sytuacjach. Nieopodal tawerny spotkasz pierwszego swojego rywala, nowicjusz Igaras. Co on mi powie? Aha. Czyli powinienem się udać ścieżką za jego plecami. No, myślę, że to jest ta ścieżka, a nowicjusza tu nie ma żadnego. Dalej już nie chcę iść.
Już za daleko poszedłem. Takich sytuacji niestety nie lubię. Dobra, ścierwko. Nie mam co robić, co sobie ciebie załatwię. Tutaj już gdzieś powinien być ten gościu. No chyba, że Livier coś tutaj namieszał. Mój wykrywacz wszystkiego, co żywe, nic nie wykrywa. To było wiadomo od dawna. To żadna tajemnica. Nikt nie chce tego słuchać. Jest Errol. No jak widzicie, to ma na ten move ma naprawdę długi zasięg, daleki zasięg wykrywania. Nie wiem, ty mi powiedz. Nie mów, że o tym nie wiesz. No tutaj go też nie ma. Tak nie do końca teraz wiem, co mam robić. Mnie mówili co innego. Znaczy przypuszczam, że ta ścieżka, którą ja powinienem iść. No to nie będzie. To będzie. To naprawdę nie mój problem. Wcześniej czy później. Ta tutaj. Czy coś się w końcu zmieni? Ale nie chcę iść tak pochopnie też. No nie chcę na tej się zdawać na intuicję. Mam podążek ze znakami Inosa. No pewnie są te kapliczki, o których już wspomniałem. No tam jest pierwsza. Tak? To tylko plotki. Żadna wiedza. Dobra, no to idę tutaj, zobaczę. Najwyżej tego nowicjusza spotkam. Albo porozmawiam z Dragomirem. O, a co to? Kamień, przez który można przechodzić? No, nieładnie. Zapuszczasz się tak daleko od domu? Tam trzeba mieć oczy z tyłu głowy. Szczególnie jeśli podróżujesz sam. Co tu robisz? No cóż, gospoda jest dla mnie za droga, dlatego zamieszkałem tutaj. Wygląda na to, że poprzedni mieszkańcy tego miejsca już go nie potrzebują. Kto mieszkał w tym obozie? Nie mam pojęcia. Pewnie jacyś myśliwi. Podejrzewam, że zrobiło się tu dla nich zbyt niebezpiecznie. A czy tutaj nie jest zbyt niebezpiecznie? Nie, jeśli potrafisz się bronić. Moja kusza wiele razy sprawdziła się w walce. Wygląda niepozornie. Zapewniam cię, to śmiercionośna broń w rękach kogoś, kto umie się nią posługiwać. Kiedyś miałem zresztą większą, ale ją straciłem. Podczas wyprawy w góry zapuściłem się zbyt głęboko na północ. Znajduje się tam wielki kamienny krąg z ołtarzem ofiarnym. Polowałem tam na ścierwojady, kiedy z lasu wyłoniła się nagle grupa tych wstrętnych ożywieńców i zaatakowała mnie. Mogłem jedynie ratować się ucieczką. Kiedy biegłem, moja ulubiona kusza ześliznęła mi się z ramienia. Z pewnością wciąż tam leży, gdzieś w okolicach tego kamiennego kręgu na północy. Możesz mnie zanim czegokolwiek cię nauczę. Hmm.
Pojawiła się polna bestia tam na górze. Dobra, chyba nie ma co przedłużać tego odcinka tak na siłę. I sobie posprawdzam wszystko, że w następnym odcinku już ruszymy do przodu. Razem ja się z wami żegnam i do następnego odcinka. Cześć.